Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Panie Boże, Ty jesteś dobrym Bogiem i dziękujemy, że przez Twoje Słowo możemy poznawać Twoją dobroć i Twoje niesamowite obietnice dla każdego z nas. Amen. Proszę, usiądźcie. Dzisiaj na nabożeństwie jest tak troszkę międzynarodowo i takie lekkie akcenty spróbujemy zrobić na kazaniu, chociaż muszę powiedzieć, że to mnie dosyć stresuje, bo języki obce nigdy nie były moją mocną stroną. Ale spróbujemy w czasie dzisiejszego kazania nauczyć się 7 słów po angielsku. Okej? Myślę, że wszyscy damy radę. Jak nie, to ci najmłodsi nam pomogą. Cały cykl naszego obozu, jakby schemat, plan dnia naszego obozu wygląda tak, że rano wszyscy zawsze spotykają się tutaj, gdzie najpierw jest czas śpiewu, a potem jest poznawanie pewnej lekcji biblijnej. Lekcja biblijna jest po polsku, z drobnymi akcentami też słówek angielskich, z nauką wersetu po angielsku. I takim motywem przewodnim, który towarzyszy nam, jest co? Obietnice. I to jest pierwsze słówko, które się dzisiaj nauczymy. Jak brzmi, jak jest obietnica po angielsku? Tak jest, mam nadzieję, że mi to będzie działało. Promise, obietnica. I uczymy się o tym, że Pan Bóg dotrzymuje obietnic. My też czasami składamy obietnice. Jak to mówią, obiecać nie grzech. Albo, że bardzo prosto jest komuś coś obiecać. Przypuszczalnie każdy z nas składa w życiu wiele różnych obietnic innym ludziom, czasami Panu Bogu, czasami może sobie. Nie wiem, jak to jest z dotrzymywaniem obietnic, ale myślę, że chyba nie ma człowieka, który mógłby powiedzieć, ja dotrzymałem wszystkich obietnic w swoim życiu. Chyba każdy z nas miewa z tym problem, ale jednocześnie przekonujemy się, że kiedy Pan Bóg coś obiecuje, to każdej obietnicy dotrzymał, dotrzymuje albo dotrzyma. I na podstawie różnych postaci biblijnych uczymy się o tym, jak Pan Bóg dotrzymuje obietnic. Jedną z takich postaci, którą już poznaliśmy, był taki pewien człowiek. Boję się, że mi to nie będzie działało. Był taki starszy człowiek, który miał na imię Abraham. I otóż Abraham w swoim życiu otrzymał od Boga tak jakby 3 obietnice. O tym uczyliście się bodajże w czwartek. Pan Bóg obiecał mu, kiedy go powoływał, 3 rzeczy. Jakbym mógł prosić następny slajd. Po pierwsze obiecał mu ziemię, że będzie miał pewną szczególną ziemię, w której będzie mieszkał. Po drugie, obiecał mu, że będzie miał bardzo liczną rodzinę synów, potem kolejnych potomków, nawet powiedział, że jak gwiazdy na niebie. I obiecał, że ta rodzina stanie się błogosławieństwem dla innych. Tylko że problem był taki, że w momencie, w którym mu to obiecał, nie zanosiło się na wypełnienie żadnej z tych obietnic. Musiało minąć dosyć sporo czasu, zanim Bóg dotrzymał tych obietnic. I być może kiedy myślimy o Abrahamie, to najbardziej taką charakterystyczną rzeczą albo najbardziej charakterystyczną obietnicą związaną z nim jest ta druga, związana z potomstwem. Między innymi dlatego, że kiedy Pan Bóg mówi Abrahamowi, że będzie miał liczne potomstwo, Abraham ma już 75 lat, a nie ma jeszcze wtedy syna, nie ma żadnych dzieci. I dopiero po latach, po kolejnych 25, Pan Bóg dotrzymuje tej obietnicy i stuletni Abraham doczekał się syna razem ze swoją żoną Sarą. Rodzi się Izak. I mogłoby się wydawać, że w tym momencie tak jakby na takiej liście spełnionych obietnic jest odhaczone, Abraham ma syna. I teraz już wszystko łatwo pójdzie. Będzie miał liczne potomstwo. Pan Bóg dotrzymał obietnicy. Ale kiedy czytamy Biblię, dochodzimy do 22 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej, gdzie jest bardzo znana historia, a jednocześnie jest to jedna z najtrudniejszych chyba historii do takiego jakby zrozumienia, dlaczego Pan Bóg chciał czegoś aż takiego.
W 22 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej czytamy na początku: po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę. Zawołał do niego: Abrahamie, a on odpowiedział: oto jestem. I rozkazał: weź swojego jedynego ukochanego syna Izaaka i idź do kraju Moria. Tam złóż go na ofiarę całopalną na jednej z gór, którą ci wskażę. Pan Bóg chce, żeby Abraham wziął swojego syna i złożył go na ofiarę Bogu. Niezwykłe. Myślę, że to musiał być niesamowity szok dla Abrahama. Dlaczego? Dlaczego Pan Bóg, który jest miłością, który obiecał Abrahamowi tyle wspaniałych rzeczy, nagle domaga się czegoś tak niesamowitego? Powiedzielibyśmy po ludzku wręcz okrutnego. Co ta historia mówi nam o Bogu? Co ta historia mówi nam o Abrahamie i o Izaku? Tego spróbujemy się dzisiaj nauczyć. Cała ta historia, teraz przed nami drugie słówko po angielsku, to jest test. Po angielsku test. Jak widzicie, Anglicy też się nauczyli czegoś od Polaków. Jak chcieli się zastanowić, jak będzie się to nazywać, czyli tak, Polacy mają dobrą nazwę test, więc też przyjmujemy. A więc Pan Bóg robi coś w rodzaju testu. Może test nam się kojarzy z jakimś pisemnym testem w szkole, ale test albo próba to jest coś, co z jednej strony ma zweryfikować to, co do tej pory za nami, sprawdzić, czy czegoś się nauczyliśmy, ale jednocześnie sam test jest też nauką, jest też czymś, co sprawdza ten test, który jest względem Abrahama takim sprawdzeniem w praktyce. Czy to, co Abraham do tej pory robił, mówił, to były tylko jakieś deklaracje, czy też szło za tym coś więcej, a jednocześnie Pan Bóg przez ten test chce Abrahama coś jeszcze nauczyć. Jednym z podstawowych pytań jest: dlaczego taka próba? Dlaczego Pan Bóg od Abrahama zażądał czegoś takiego? Poprosiłbym następny slajd. Weź swojego jedynego syna i idź do kraju Moria, tam złóż go na ofiarę na jednej z gór, którą ci wskażę. Nie ma jednoznacznej, satysfakcjonującej odpowiedzi, która będzie próbowała tłumaczyć Pana Boga, dlaczego zażądał czegoś aż tak wielkiego. Ale myślę, że jest jedna wskazówka w tym tekście, która może nam troszeczkę to pokazywać. Otóż czytamy na początku, że Pan Bóg mówi: weź swojego jedynego ukochanego syna Izaaka i idź do kraju Moria. Pojawia się tutaj słówko miłość. Jak jest po angielsku? Tak jest. To jest nasze trzecie dzisiejsze słówko. To jest miłość albo też kochać kogoś. Ukochanego syna. Pamiętam, że kiedy byłem na studiach, uczyliśmy się na teologii Starego Testamentu, że 22 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej to jest pierwsze miejsce w Biblii, gdybyśmy czytali od początku, kiedy pojawia się słowo miłość. Miłość, która powiedzielibyśmy, że jest kluczowym słowem w Biblii. Często mówimy, że tak by to jest kluczowa cecha Pana Boga, w której się zawiera wszystko. I otóż, co ciekawe, słowo miłość w Biblii pojawia się po raz pierwszy właśnie w tym miejscu, w 22 rozdziale, że Izak jest ukochanym synem Abrahama. Albo w innym przekładzie synem, którego miłował, którego bardzo kochał. Oczywiście to bardzo dobrze, że Abraham kocha swojego syna. Możemy sobie to próbować wyobrazić, co musiał czuć względem swojego syna człowiek, który tak długo na niego czekał. Jak bardzo go kochał, jak wręcz może nawet rozpieszczał, jak wszystko starał się dla niego robić. Ale być może przez ten test Pan Bóg chce zweryfikować, czy Abraham kocha też Boga. Chyba dosyć w jakiś sposób takie znamienne albo pokazujące całą kondycję ludzkości jest to, że słowo miłość w Biblii po raz pierwszy odnosi się do relacji człowieka i człowieka, że pierwszym obiektem miłości człowieka nie jest Bóg, tylko człowiek. A Pan Bóg chce sprawdzić, czy człowiek kocha też Boga.
Do tej pory wielokrotnie w historii Abrahama czytamy, że Abraham uwierzył Bogu, że był posłuszny Bogu. My może też czasami deklarujemy albo mówimy, że wierzymy w Boga. Staramy się żyć tak, jak On mówi. Ale testem, który Pan Bóg chce też wielokrotnie w naszym życiu przeprowadzić, jest pytanie, czy kochamy Boga? Czy kochasz Boga? Nie tylko, czy w Niego wierzysz, nie czy starasz się Mu być posłuszny, ale czy Go naprawdę kochasz. Druga część historii rozpoczyna się w wierszu trzecim. Czytamy, Abraham wstał więc wcześnie rano, osiodłał osła, wziął ze sobą dwóch służących oraz Izaaka, swojego syna, narąbał drewna na ofiarę całopalną, udał się na miejsce, które Bóg mu wskazał. Pan Bóg jakby chce od Abrahama, żeby udowodnił mu swoją miłość i Abraham jest posłuszny, robi to. Wstaje rano, przygotował drewno i wyrusza. Posłusznie wszystko wykonuje. Ale drodzy, to co mnie najbardziej fascynuje w tej historii, to jest to, i teraz jest przed nami najtrudniejsze słowo dzisiejsze. Nawet nie wiem, czy to umiem dobrze przeczytać. Wytrwałość. Perseverance, tak? Mniej więcej? Wytrwałość. Otóż Pan Bóg mówi do Abrahama, weź syna i idź z nim. Abraham wyruszył w drogę. Ale potem czytamy, trzeciego dnia Abraham rozejrzał się i ujrzał to miejsce z daleka. Podróż na górę Moria trwała 3 dni. I pomyślmy na chwilę, co to musiały być za 3 dni. To były 1000 chwil, kiedy można było zawrócić. Pod wpływem impulsu, może nawet szoku, Abraham jest posłuszny i idzie. I my też czasami pod wpływem impulsu składamy jakąś deklarację, deklarację wiary, że pójdziemy z Bogiem przez życie, że wierzymy w Niego, że tyle dla Niego zrobimy, że poświęcimy Mu życie. A potem to życie trwa kolejne dni, tygodnie i miesiące i przychodzą chwile, w których pojawia się zwątpienie. 1000 chwil, w których można zawrócić. I to jest prawdziwy test. Prawdziwym testem jest wytrwałość naszej wiary. Czasami o wierze mówimy o momencie, o jakiejś deklaracji, o wydarzeniu, ale prawdziwym testem naszej wiary jest wytrwałość. Abraham jest bohaterem wiary nie dlatego, że wyszedł, żeby złożyć syna w ofierze, ale dlatego, że doszedł do góry Moria. Że przez te 3 dni nie zawrócił. I pomyślmy, czy my jesteśmy konsekwentni i wytrwali w naszej wierze. Czy trwasz przy Bogu? Nie czy w Niego wierzysz, czy kiedyś złożyłeś jakąś deklarację, ale czy całe życie trwasz przy Bogu. Co ciekawe, wezwanie do trwania przy Bogu albo trwania w wierze występuje w Biblii znacznie częściej niż wezwanie do tego, żeby uwierzyć. O wiele częściej Biblia mówi trwaj niż uwierz. Teraz trzeci element. Abraham nie tylko okazuje posłuszeństwo i dochodzi do góry, ale czytamy, wówczas Abraham zwrócił się do swoich sług, zostańcie tutaj z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam, oddamy pokłon i powrócimy do was. Abraham przecież wie, że ma iść na górę złożyć syna w ofierze. Dlaczego mówi w liczbie mnogiej, powrócimy do was? Czy to znaczy, że on zakłada, że jednak go nie złoży w ofierze? Czy to jest tylko jakaś próba okłamywania przede wszystkim Izaaka, może też sług, żeby nikt go nie powstrzymał? Widzimy w historii, że on jest zdeterminowany do końca, potem związuje Izaaka i podnosi nóż nawet w górę. I wcale nie czeka, no Panie Boże, no przerwij, ale on jest jakby zdeterminowany zrobić to do końca. A pomimo tego
mówi, powrócimy do was. Poza tym pomyślmy teraz na chwilę o tej sytuacji na logikę. Na pewno w momencie, kiedy Abraham usłyszał od Boga idź i złóż go w ofierze, to był szok. I prawdopodobnie pierwsze godziny to jest działanie w takim wręcz niekontrolowanym posłuszeństwie, dobra, idę, ale właściwie to jest ciągle działanie w takim szoku, ale w jakimś takim nienaturalnym stanie. W takich momentach rzadko kto jest w stanie myśleć logicznie. Ale skoro podróż trwała 3 dni, to myślę z dużym prawdopodobieństwem, że Abraham w czasie tych 3 dni miał czas na spokojne przeanalizowanie tego, co Pan Bóg od niego chce. Jestem przekonany, że ja bym to na spokojnie analizował na 1000 różnych sposobów. Po tym, jak mija szok, człowiek zaczyna zastanawiać się. I być może Abraham powinien pomyśleć tak, ale chwileczkę. Pan Bóg mi obiecał, że będę miał liczne potomstwo. Co więcej, w pewnym momencie Pan Bóg potwierdza, że to od Izaka będzie potomstwo. Izak jeszcze nie ma żony i dzieci. Gdyby już miał, to okej, złożę go w ofierze, obietnica się wypełni. Ale jak w takim razie Pan Bóg chce wypełnić obietnicę, skoro mam teraz złożyć Izaka w ofierze? Panie Boże, coś tu nie gra. Kilkaset lat później Mojżesz korzysta z argumentu logicznego, kiedy targuje się z Bogiem na górze Synaj, kiedy Pan Bóg chce zniszczyć cały naród, mówi, no ale chwileczkę, Panie Boże, co powiedzą inni, że jesteś niesłowny? Przecież wybrałeś naród, uratowałeś go z Egiptu, a teraz chcesz go zniszczyć? Być może Abraham mógłby zacząć w ten sposób rozmawiać z Panem Bogiem. Panie Boże, już nawet nie myśląc o sobie, ale co ludzie o tobie pomyślą? To znaczy, że nie wypełnisz obietnicy? Ale Abraham nie rozmawia w ten sposób z Bogiem. Zamiast tego mówi, powrócimy do was. Dlaczego Abraham jest przekonany, że wróci? I tutaj z pomocą nie przychodzi nam fragment z pierwszej Mojżeszowej, a z listu do Hebrajczyków. W 11 rozdziale czytamy, dzięki wierze Abraham wystawiony na próbę ofiarował Izaka. Uważał jednak, że Bóg jest zdolny nawet wskrzesić z martwych, dlatego otrzymał go z powrotem. Autor listu do Hebrajczyków pokazuje, że Abraham poszedł na górę Moria i był gotowy złożyć syna w ofierze i jednocześnie wierzył, że nawet jeżeli będzie musiał zabić syna, to Pan Bóg wskrzesi go z martwych, dlatego że Bóg dotrzymuje obietnicy. I wierzył i był przekonany, że Pan Bóg, żeby dotrzymać obietnicy, jest w stanie dokonać nawet cudu. To jest nasze kolejne słowo. Jak jest cud po angielsku? Tak jest. Pan Bóg jest w stanie nawet dokonać cudu, czegoś, co się nie mieści w naszych granicach rozumowania, co wykracza poza nasze możliwości, żeby udowodnić, że dotrzymuje obietnicy. Popatrzmy, nikt wcześniej nie został wskrzeszony z martwych do tego momentu. Abraham nie widział nigdy takiego cudu, ale tak głęboka była jego wiara, że kiedy Pan Bóg coś otrzymuje, na pewno obiecuje, na pewno dotrzyma słowa. I pytanie, czy my dzisiaj, ludzie wykształceni, inteligentni, cywilizowani, tak bardzo rozwinięci, wierzymy jeszcze, że Pan Bóg dokonuje cudów? Poprosiłbym, czy wierzysz, że dzisiaj Bóg może dokonać cudu także w twoim życiu? Teraz czwarty aspekt tej historii, już przedostatni. Popatrzmy na chwilę na tą historię z drugiej strony, z perspektywy Izaka. Popatrzmy na kolejny slajd. My cały czas o tej historii myślimy o historii Abrahama. Zastanawiamy się, co on czuł, co mógł czuć, co to dla niego znaczyło, ale pomyślmy, co to znaczyło dla Izaaka. Nie wiemy, ile miał wtedy lat. Myślę, że kilka, może do 10, jest na tyle duży, że jest w stanie nieść drewno na szczyt, ale raczej nie jest jeszcze dorosły.
Syn ukochany przez ojca. Ojciec prawdopodobnie spędza z nim mnóstwo czasu, wiele mu opowiada, troszczy się o niego, doświadcza niezwykłej miłości ojca. I choćby nie wiem, jakim bohaterem i gigantem wiary był Abraham, to jestem przekonany, że nie był w stanie ukryć wszystkich swoich emocji, kiedy dowiedział się, że ma złożyć syna w ofierze. I jestem prawie pewien, że Izak też to trochę czuł. Że od początku widział, że z ojcem jest coś nie tak. Że cała sytuacja jest dosyć tajemnicza. Idziemy gdzieś, czemu tam, a nie tu? Czemu ojciec jest jakiś taki dziwny? Być może jest małomówny. Wygląda, jakby był trochę przygnębiony. I Izak ma chyba wrażenie, że coś dziwnego się dzieje. Potem słudzy mają zostać, idą sami we dwójkę. I w końcu w pewnym momencie Izak zaczyna rozmawiać. Jestem przekonany, że dzieci, które są bardzo pilnie obserwują, są w stanie wychwycić pewne rzeczy. I Izak w końcu nie wytrzymuje i zaczyna rozmowę ze swoim ojcem. I w tej historii jest tylko jeden krótki dialog pomiędzy Abrahamem a Izakiem. Popatrzmy na niego. Wówczas Izak zawołał do swojego ojca Abrahama: mój ojcze. A on odpowiedział: jestem mój synu. Wtedy Izak zapytał: oto ogień i drewno, gdzie jak nie na ofiarę całopalną? Abraham zaś odpowiedział: Bóg upatrzy sobie jak nie na ofiarę całopalną, mój synu. Popatrzmy, że w każdym zdaniu, kiedy Abraham zwraca się do Izaka, podkreśla: mój synu. Chociaż wie, że prawdopodobnie za chwilę będzie musiał zrobić coś, co przerazi jego syna, w każdym zdaniu chce go do końca zapewnić: jesteś moim synem. Ale jest coś niezwykłego w tej historii. Jestem przekonany, że na tym polega fenomen Biblii, że pewne drobne zdania mówią nam bardzo dużo. Otóż w tym jedynym dialogu w całej historii jest pewne zdanie, które występuje bezpośrednio przed i bezpośrednio po tym dialogu. Jest to dokładnie to samo zdanie. I szli obaj razem. To jest pozornie proste zdanie, ale myślę, że ono nam mówi bardzo dużo. Szli obaj razem. I to jest nasze szóste słowo, które się dzisiaj uczymy. Razem. Jak brzmi po angielsku? Together. Razem. Abraham i Izak idą razem. I to jest niezwykle ważne dla Izaka. Izaka, który za chwilę zobaczy, że jego ojciec go związuje i podnosi na niego nóż. W tej największej próbie Izak widzi, że ojciec jest z nim. Ale też Abraham idzie razem ze swoim synem. I ta historia pokazuje nam, ta historia jest obrazem Boga, który w najtrudniejszych chwilach naszego życia, wtedy, kiedy nie rozumiemy, czemu tak się dzieje, Bóg idzie z nami razem. Nie gdzieś z daleka, nie gdzieś jest nieobecny, ale Bóg jest razem z nami. I to jest czwarte pytanie, które dzisiaj zadajmy sobie. Czy wierzysz w to, że Pan Bóg idzie razem z tobą zawsze i wszędzie? I wreszcie, drodzy, ostatni aspekt tej historii. Mówiliśmy już o tym, że ta historia uczy nas i zadaje nam pytanie, czy kochamy Boga. Po drugie, ta historia uczy nas tego i pyta nas, czy trwamy Bogu, czy idziemy wytrwale z Nim przez życie. Po trzecie, uczy nas tego, czy wierzymy w to, że Pan Bóg jest w stanie dokonywać nawet cudów, żeby dotrzymać obietnicy. Po czwarte, uczy nas tego, czy wierzymy, że Bóg jest razem z nami w każdej sytuacji. I wreszcie ostatnie nasze słowo angielskie, tu zastanawialiśmy się, jakiego użyć, ale w końcu
tu podpowiedziano mi preview, czyli tak by taka zapowiedź. Ta historia nie wydarzyła się tylko 4000 lat temu i sama w sobie jest wartościowa, ale ona mówi nam coś więcej. Cała Biblia jest skoncentrowana na jednej postaci, na Jezusie Chrystusie. I drodzy, prawie 2000 lat później niż historia Abrahama i Izaka, czytamy o tym, jak inny syn, jedyny, ukochany przez ojca, wejdzie na inne wzgórze. Też będzie niósł drewno na plecach. I podobnie jak Izak, zaufa do końca swojemu ojcu. Podobnie jak Izak, nie będzie się wyrywał ani uciekał. Tym razem jednak nie będzie to drewno na ofiarę, ale będzie to ciężki drewniany krzyż. I tym razem na szczycie nie będzie już zastępczego baranka, ale syn stanie się barankiem, który weźmie na siebie grzech całego świata i odda życie. I w ten sposób wypełni obietnicę, którą Bóg dał Abrahamowi, że z tego narodu popłynie błogosławieństwo dla wszystkich innych narodów. Dla każdego człowieka, z każdego narodu, dla każdego grzesznika, kto tylko będzie chciał przyjąć dar Bożego przebaczenia. Pan Bóg jest tak zdeterminowany i użyje wszystkich możliwych dostępnych środków. Wreszcie poniesie tak dramatyczną ofiarę, żeby wypełnić do końca obietnicę, z której każdy z nas może dzisiaj korzystać. Bo kiedy Pan Bóg coś obiecuje, to zawsze dotrzymuje słowa i doprowadza sprawę do końca. Amen. Módlmy się. Panie nasz i Boże, dziękujemy Ci za niezwykłą historię Abrahama. Za to, że choć wydaje się ona tak dziwna albo wręcz tak trudna do zrozumienia, to Ty w tej historii pokazałeś Twoją niezwykłość. Panie, dziękujemy Ci za przykład wiary Abrahama, który uczy nas tego, jak Ciebie kochać, by być gotowymi naprawdę poświęcić wszystko inne i pokazać, że chcemy, byś Ty był najważniejszy w naszym życiu. Dziękujemy Ci, że Abraham jest dla nas przykładem tego, jak trwać przy Tobie. Nie tylko składając jakieś pojedyncze deklaracje, ale konsekwentnie idąc przez wszystkie dni naszego życia. Dziękujemy Ci za jego wiarę w cud, bo Ty jesteś Bogiem cudów, który może czynić rzeczy zupełnie niezrozumiałe dla nas. Wreszcie, Panie, dziękujemy Ci też za przykład i postawę Izaaka. I za to, że Ty pokazałeś w tej historii, że Ty idziesz razem z nami, towarzyszysz nam na wszystkich naszych drogach i w tych pięknych, słonecznych dniach i wtedy, kiedy są te ciemne doliny. Panie, dziękujemy Ci, że ta historia jest taką zapowiedzią niezwykłego wydarzenia Golgoty. Kiedy na górze dokonało się nasze zbawienie. Panie, dziękujemy Ci, że Ty udowodniłeś po raz kolejny i wstale na nowo udowadniasz, że dotrzymujesz obietnic. I przez swoje słowo uczysz nas tego. Dziękujemy Ci za obóz, który możemy teraz tutaj przeżywać, za wszystkie dzieci, za wszystkich opiekunów, za to, że możemy razem spędzać radośnie, miło czas, ale też uczyć się wartościowych rzeczy o Tobie. Prosimy Cię, błogosław i ochrania jeszcze w kolejnych dniach naszego obozu. Bądź z nami wszystkimi, prowadź nas przez Twego Syna Jezusa Chrystusa. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niechaj strzeże serc i myśli waszych w Jezusie Chrystusie, Panu naszym, ku żywotowi wiecznemu. Amen.